Witajcie, dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób poradziłem sobie z zacierającym się tłokiem przy mojej Wsce. Pokażę Wam na przykładzie starego cylindra i tłoka. Nie będę rozbierał swojej Wski, żeby pokazać, jak to jest wykonane. Pomysł ten wziął się, gdy dostrzegłem na tłoku od Iża pewne nacięcie. Nie wiem, czy kojarzycie, jak wygląda tłok od Iża. Wykonane ma nacięcie na tłoku, taki rowek około 1 mm. Zastanawiałem się, dlaczego to jest wykonane i po co to jest wykonane. I postanowiłem wykonać coś takiego przy mojej Wsce, bo stwierdziłem, że ten rowek pomaga zniwelować nadmiar tego tłoka, który się powiększa. Tłok, gdy dostaje temperatury, to puchnie i po prostu domyka się tutaj ta szczelinka i zapobiega to zatarciu. No i okazało się, że naprawdę to chyba po to jest to wykonane przy tym iżu. I wykonałem coś takiego przy swojej Wsce i powiem Wam, że jak na razie jest wszystko w porządku, bo nie mogłem sobie w ogóle dać z nią rady. Zacierała się po wykonaniu szlifu i założenia współczesnego tłoka. Zacierała się, nie dało się nią jeździć po przejechaniu dłuższego dystansu, po prostu tłok stawał w cylindrze. Teraz muszę Wam powiedzieć, że gdy wykonałem ten rowek, gdy się rozgrzeje już tak naprawdę, naprawdę fest, to słychać tylko taki szum w cylindrze, troszeczkę głośniejszy szum, ale nie staje tłok. Pokażę Wam, jak to zrobić. Jest to bardzo proste. Musimy ten rowek wykonać w takim miejscu, żeby nie kolidowało nam z żadnymi kanałami. Ja wykonałem ten rowek pomiędzy kanałem płuczącym a wydechowym. Musimy sobie zaznaczyć tutaj w cylindrze pomiędzy tymi kanałami miejsce, w którym wykonamy ten rowek. Przypada to prawie że idealnie w tym miejscu, co szpilka, która wychodzi z karteru. Następnie ustawiamy tłok w takiej pozycji, w której pracuje, tak jakbyśmy mieli go zamontowanego na wale korbowym. Zaznaczamy sobie tutaj w tym miejscu, gdzie ma przypaść ten rowek. Nie musi to być idealnie i precyzyjnie. Ja zrobiłem to dokładnie tak, jak Wam pokazuję tutaj na tym filmiku. Odrysowałem sobie tutaj taką kreskę od góry na dół. Rowek wykonałem tutaj od pierścienia w granicy, gdzieś, nie wiem, zostało może 2-3 mm. Rowek naciąłem zwykłym brzeszczotem. Szrank tego brzeszczotu, grubość jest gdzieś około milimetra. Tak to wygląda, tak to dokładnie wykonałem. Dodatkowo odciąłem jeszcze ten element, bo bałem się po prostu, żeby to się gdzieś nie urwało, nie odłamało. Element ten możemy po prostu zwyczajnie odłamać w ten sposób, obrobić to pilnikiem i może wydawać się to dziwne i pewnie będziecie to krytykować, ale u mnie to działa.